Dzień dobry. Teraz już pora na vlogi zimowe, a w zasadzie świąteczne, bo właśnie dzisiaj chciałabym Ci pokazać, jak wygląda nasz kalendarz adwentowy, a w zasadzie jak będzie wyglądał i jak go zrobić. Mamy tutaj Bristol, z którego wytniemy choinkę, będziemy do niego przyczepiać właśnie nasze kieszonki, nazwijmy to, potem zobaczcie, jak one wyglądają. Papier, w który będziemy pakować rolki. Papier do wycięcia cyferek, dwustronną taśmę klejącą, nożyczki. Tutaj tylko przyszykowałam, bo chciałam Wam powiedzieć, że oprócz zadań, które właśnie mamy tutaj przygotowane, bo nasz kalendarz będzie z zadaniami, można tam dać jakieś właśnie drobiazgi, na przykład coś na choinkę, czy jakąś ozdobę do pokoju świąteczną, albo na przykład farbkę, żeby nawiązać do pracy plastycznej, albo jeszcze możecie dać na przykład koperty z zadaniami, które pokazują wskazówki, jak znaleźć na przykład zadanie lub niespodziankę przygotowaną na dany dzień. Oprócz tego przydadzą się jeszcze rolki papieru toaletowego, my będziemy je przecinać na pół, więc będziemy mieli ich więcej, wystarczy tylko 12 rolek, gdyż szybko to idzie, jeszcze spokojnie przed świętami zdążycie, przed 1 grudnia. I tutaj mamy wstążkę, żeby to wszystko związać. I drugą wstążkę zobaczymy, czy zrobimy z niej girlandę, czy może pomieszamy. Akurat Dziubdziak najbardziej lubi kolor niebieski, więc chciałam wziąć niebieską, takiej nie było. No i tak wyszło, że po prostu kupiłam dwie, a tak naprawdę potrzeba tylko jedną. Także my już zabieramy się za robienie, no i zaraz pokażę Wam, jak to wygląda i jak nam to wyszło. Mamy tutaj już wycięte 24 rolki. 24 zadania, które wsadzimy do środka, 40 cm wstążki, będziemy potrzebowali więcej takich wstążek, potem sobie potniemy, i kawałki papieru, w które będziemy je zawijać. Te kawałki mają 15 i 25 cm i zabieramy się za zawijanie. Co zabieramy? Rolkę. Rolkę i będziemy ją zawijać. Możemy sobie ją... Mogę ją tak zawinąć. Tak, zaraz będziesz zawijał, tylko pokażemy, jak się to zawija i resztę będziesz robił Ty. No i tutaj mamy zawiniętą rolkę. Tu sobie ją zaraz zrobimy taśmą klejącą. I zawiniemy cukierki, zawiążemy wstążką i zaraz pokażemy gotowe. Jeszcze właśnie Dziubdziak mi przypomniał, że przecież jeszcze trzeba do środka włożyć tutaj zadanie na dany dzień i dopiero później zawinąć. No i mamy pierwsze dwa cukierki gotowe. Spokojnie można troszeczkę centymetrów dodać, żeby był większy efekt, ale takie też są fajne, także my je zostawimy i działamy dalej. Zostawimy i działamy dalej. Tak. I ostatnia rzecz to cyferka. Miałam wycinać z tego, ale no nie będzie to takie proste, więc pomyślałam, że po prostu napiszemy cyferki i Dziubdziak sobie fajnie tutaj poradził i też przykleił, także to tutaj jest odklejane, więc on sobie to odkleja, będziemy pisać. Tak, i będziemy cały z brokatu, no i jeszcze przed nami 22 takie cukierki. Zrobienie takiego kalendarza troszkę zajmuje, więc ja właśnie, żeby oszczędzić czas, napisałam sobie te cyferki na kwadratach, ale wycięłam też właśnie cyferkę na koperty, bo to również na przykład z kopert możecie zrobić taki kalendarz i myślę, że jeżeli tylko możecie poświęcić troszkę czasu, to naprawdę to fajnie wygląda, takie wycięcie tych cyferek, także też Wam polecam, myślę, że fajna sprawa. No i nasze cukierki są już gotowe. Teraz możecie je na przykład przywiesić klamerkami na girlandzie, na wieszaku. My je zaraz poprzyklejamy i pokażę Wam, jak wygląda efekt końcowy. Także myślę, że wyszło fajnie. Możecie je również włożyć na przykład do koszyczka i wtedy w koszyczku dziecko losuje odpowiedni cukierek na każdy dzień. Jeszcze na kilka ostatnich sztuk zabrakło nam tej srebrnej wstążki. No na szczęście miałam tą zapasową niebieską, także jak będziecie kupować wstążkę, to myślę, że tak 60 metrów powinno wystarczyć. Jeszcze w temacie świątecznym chciałam Ci pokazać dwie książki,
które sobie właśnie zamówiłam w księgarni na okres świąt. Jedna to jest właśnie Natalii Sońskiej, ja też w wakacje pokazywałam we vlogu, że czytam jej książki. Teraz właśnie sobie kupiłam taką świąteczną. No a drugą to jest kolejna część tej, której czytałam. Także jak pojedziemy sobie w grudniu na krótki urlop przed świętami, no to właśnie będę sobie czytała takie książki i wprowadzała się w świąteczny klimat. Kalendarz to też nauka cyferek. Także my tu się zaraz zabieramy za właśnie przyklejanie. Wystarczy Bristol, taśma dwustronna, nożyczki i będziemy je układać właśnie na kształt choinki, wyszukując poszczególne cyferki do kalendarza. No i my już skończyliśmy, udało nam się nawet poprzyklejać to właśnie w kształcie taki, można powiedzieć, choinki. I co, podoba Ci się nasz kalendarz? Jak mówiłeś, jak się prezentuje? Wspaniale. Także polecamy. Wcale nie było tak dużo pracy, a efekt super. Dajcie znać w komentarzach, czy robicie też takie kalendarze w domu dla dzieci. Jak podobał Wam się nasz kalendarz? Nasz jest powieszony. Czeka także jeszcze troszkę czasu i od 1 grudnia ruszamy z zadaniami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.